Dobry wieczór. Temat Fryderyki. Wieczorowa pora jest. Pomyślałam sobie, że jeżeli szukać wartościowej muzyki, to chyba tej, która jest nagradzana. A taką nagrodą polską właśnie, muzyczną, są Fryderyki. Nie interesowało mnie to do tej pory jakoś tak bardzo. Nie śledziłam na bieżąco, co się dzieje, kto jest nominowany, kto wygrywa. I tak myślę, że chyba czas to zmienić. Więc wpisałam w Google Fryderyki 2019-20 i przeczytałam, kto dostał nominację w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Teraz tak właśnie przy Was postanawiam się dokształcić i zobaczyć, co tu się dzieje na naszym polskim muzycznym rynku dziecięcym. Let's do this thing! Czyli do dzieła. Pierwszą nominacją był Four Dreamers, tak mi się wydaje, że to się czyta, album pod tytułem NB. Nie mam mnie i nie chcę wyjść, miasto dziś nie dla mnie jest. Nie dzwoń tu, bo mam dzień już ostatni. Podejrzewam, że to jest bardziej kategoria dziecięca i młodzieżowa, i to jest ta młodzieżowa. Bo tak sobie myślę, że to takie teksty są... Jestem taki dorosły i wychodzę na miasto. Więc ja bym tego pewnie dzieciom nie puszczała, z tego względu właśnie, żeby sobie nie pomyśleli. Ale, widzę też czterech młodych mężczyzn na okładce, co oznacza prawdopodobnie, że to w ogóle nie powinnam tego oceniać, bo... Jeżeli to jest kategoria młodzieżowa, no to nie jest moja bajeczka. Ja coś czuję, że ja nie rozumiem tej młodzieży. Idę do następnego wykonawcy. Nazywa się to Wyspa Dzieci. Joanna Dark. Wow! Joanna Dark! Małgorzata Korzuchowska i Szymon Majewski. To jest coś, co wydaje mi się, że może być mega ciekawe. Po okładce już nie. Właśnie kliknęłam. Już nie jest to takie super ciekawe. Daleko za horyzontem wcale nie kończy się ziemia. Na niebie świecą dwa słońca. Nie wiem w sumie, to tak dorosło brzmi, to jest akurat dla mnie mega plus. Taki bicik przyjazny. No dobra, muszę coś innego, bo widzę, że jest też Był sobie król. Więc klikam Był sobie król, bo to jakoś będzie... Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Wow. Na razie jestem turbo podekscytowana z tego względu, że to jest druga piosenka i już zupełnie w innym aranżu. Małgorzata Korzuchowska całkiem sobie tam radzi wokalnie, tak przyjemnie, ale totalnie inny aranż, totalnie fajnie zharmonizowany Był sobie król, więc słucham dalej. Trochę żywe instrumenty, trochę elektroniczne brzmienie. Kurczę, dobre to jest. Bardzo mi się to podoba. Wow. Ja chciałabym tego posłuchać więcej i bardzo mi się to podobało. Nie wiem, tyle mam do powiedzenia. Kolejna rzecz. Karimski Klub dla Dzieci. Kolory Świąt. Takie coś dostało nominację. I ma bardzo ciekawą okładkę. Taką minimalistyczną, z napisem dla dzieci, ale tak jakby farbami. Więc na razie zachęcająco. Klikam. Dzieciarnio droga. Okej. Okay. Bezcenny. Nie tylko wy jesteście cenni. Maciuszka. I ci, co noszą wąsy i brzuchy, chcą się już tulić do poduchy. Na razie samo gadanie, więc ciężko mi coś w ogóle powiedzieć. Słodkie to jest. Ja nie lubię dzieci śpiewających generalnie, ale to jest słodkie. I całkiem ciekawe brzmieniowo. Kuba Badach i Maciej Sztur. Tak jest napisane. Zobaczmy. Absolutny słuch i wzrok. Kuba. Kuba gra, a śruba śni. Odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Ja nie wiem, bo mam taką opinię o takich płytach, które są takie mocno narracyjne, że fajnie jest,
jej posłuchać, tak od początku do końca, jako takiej historii właśnie. Ale nie ma tu takiej piosenki, przynajmniej tu w tym przypadku, która by mnie zaczarowała jako piosenka, jako muzyka. Słyszę, że tam są fajne brzmienia i to jest naprawdę mega, mega plus. Ale dla mnie to troszeczkę nie spełnia do końca funkcji muzyki jako czegoś takiego, co ja bym chciała współwykonywać. Tylko raczej na przykład do towarzyszenia w podróży. Jedziemy samochodem całą rodziną i wkręcamy się w te historyjki, które się tam dzieją w tej piosence. Dwa, że te teksty są skomplikowane, więc trzeba by naprawdę milion razy wysłuchać piosenkę, żeby w ogóle wczuć się i zacząć coś z nią robić. Pomijając to wszystko, to jest bardzo ciekawe. I widać, że fajna produkcja. I Wyspa Dzieci, i Kolory Świąt, czyli ten Karaimski Klub dla Dzieci, to są fajne rzeczy. Takie, że ciekawe, brzmieniowo zróżnicowane. Przez to, że mają różnych wokalistów tam, to sam nawet barwa wokalu się zmienia, więc to jest też już duży plus. Czego z reguły brakuje w płytach dla dzieci, bo wydaje ją jeden wykonawca i jedzie przez wszystkie piosenki. Kolejna rzecz, którą znam. Małe TGD. Ja już w sumie mam opinię na ten temat wyrobioną, ale puszczę wam ulubioną piosenkę moich dzieci. I ja nie wiem, czemu ona jest ulubiona i nie uważam też jej za najlepszą, po prostu jest ulubioną piosenką moich dzieci. To jest po prostu disco dla dzieci. Takie lepsze disco. Uwaga, uwaga, wyznanie. Słuchamy tego w moim domu. I to jest taki przypadek, w którym ja idę na takie kompromisy trochę estetyczne, bo jest to jedna z fajniejszych pozycji na rynku muzyki religijnej. W ogóle muzyka religijna strasznie sakralnie się kojarzy, ale mam na myśli w ogóle muzykę chrześcijańską. Więc dla tych tekstów, które nieraz wzruszają mnie, już nie mówiąc o takim byciu pomocnym w wychowaniu w ogóle, bo ta piosenka Sieć jest taka, że czasem jak ja jestem zapatrzona za bardzo w telefon, to mój najstarszy syn mówi do mnie: mamo, odłóż smartfona, bo to jest tak, bo ta sieć cię wciąga. Więc to jest aż tak bardzo pedagogicznie przydatne. Ja wiedząc, że otaczam dziecko wartościową muzyką na co dzień, nie boję się wtedy dać mu raz na jakiś czas coś słodkiego, czy zjeść jakiegoś fast foodzika. To jest disco dobrze zrobione. No takie party, bo to jest w ogóle taka muza, do której można robić dziecięce party i baliki. To wolę to niż reszta muzyki dziecięcej, która i tekst ma beznadziejny, i beznadziejnie jest zrobiona. Czuję, że to małe TGD jest takim odpowiednikiem tego, do czego lubią bawić się dorośli, jak idą, i zamiast śpiewać I know you want me, you know I want you, to śpiewamy fajne teksty. Nie dziwię się, że to nie wygrało, bo jest to w ogóle bardzo chrześcijański klimat, ale z drugiej strony też to byłoby trochę nie fair, jakby wygrało, bo muzycznie to nie jest jakieś odkrycie. Jestem teraz pełna ekscytacji, bo teraz moje oczekiwania są gigantyczne, biorąc pod uwagę to, że te pozostałe rzeczy są naprawdę wszystkie na dobrym poziomie. Nie mam pojęcia, co kliknąć. Może to Skebona Fide? Serio? No to to. I rodzice tego nie zauważyli. Po jednej czekoladce na jeden dzień. Jaki on ma ciemny głos. Nie więcej, aż wszystko zjem. Nie na tym to polega pytań, jak mój kolega zleci się zgodzić w kredo. Opanuj sobie swój apetyt wilczy. Niech pazerność twoja zamknie się i milczy. Ja mam bardzo mieszane uczucia, bo zderza się we mnie moje wykształcenie z moimi doznaniami bardzo ściśle estetycznymi, przystającymi tylko i wyłącznie do gustu. Czyli, że ja lubię Quavo, dlatego że on bardzo mi się podoba ten taki mat i ciemność jego głosu oraz to, że on jest taki bardzo jakby tak cierpiał, że musi żyć. I to jest taki trochę romantyczny bohater. Ale to była dziwna piosenka. Jak dla dziecka. Coś muszę kliknąć innego. Coś, co może tak brzmi niewinnie. Pozostałe są do kitu, nie ma na nie już pobytu. Pozostałe są do bani, nie pasują ani ani. Kaloryfer, który gra.
Dobra, już wiem. Myślę sobie tak. Fajne to jest. Fajne to jest i fajnie, że wygrało. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w ogóle mega ciekawa okładka płyty. Tak? Nie, to nie po pierwsze, to by the way. Natomiast myślę sobie o samej muzie, że to jest coś znowu, czego na pewno będzie mi brakowało, ale to jest taki mój pedagogiczny... pedagogiczna część mnie się odzywa, że brakuje mi tego, tej takiej pewnej dozy powtarzalności, tej takiej dozy czegoś takiego, co się szybko chwyta i można od razu się przyłączyć do muzykowania, tego takiego, że mam ochotę wziąć instrument i poimprowizować. Tam nie dostaję tej pewności, tam jest za dużo dziwności, czegoś, zmian, wstęp, ale już coś innego. Chodzi o to, że po prostu ciągle się coś zmienia. I to jest dobrze, nie dla pedagogicznych względów, ale na pewno dla takich względów wyrabiania słuchania aktywnego. Zapisuję sobie tą płytę w ogóle na iTunes, tu sobie klikam, żeby puścić ją dzieciakom przy okazji takiej, gdzie będziemy mogli posłuchać. Nie będziemy pewnie do tego tańczyć, nie będziemy tego włączać rano do śniadania i żeby nam towarzyszyło. Nie stanie się to akompaniamentem naszego życia, więc nie spełni tej funkcji takiej wprowadzania radości swobodnego muzykowania do domu, ale jest na pewno mega ciekawym zjawiskiem, mega rozwijającym wyobraźnię. Jestem przekonana, że to, że tam jest tyle tych dziwnych brzmień i tyle właśnie, tak, każda piosenka to jest osobny świat, osobny taki mikrokosmos, to jest bardzo na plus. To jest bardzo na plus i więcej takiej muzyki w Polsce i w ogóle na świecie. Dobry odcinek to jest, bo dużo można się zainspirować. Ja wiem, że po tym odcinku przesłucham sobie 3 płyty. I jestem pełna pozytywnych myśli po tym odcinku. Kolejne Fryderyki będą za rok, więc nie ma sensu subskrybować tego kanału, przez rok się nudzić i nie wiadomo co oglądać. Więc po prostu przyjdźcie tu za rok i tyle. Znowu porozmawiamy sobie o Fryderykach dla dzieci. A jeśli wy macie odkrycia muzyczne, że są takie inicjatywy, które robią bardzo ciekawą muzykę dla dzieci, to dajcie znać w komentarzu. Ja po pierwsze chętnie odkryję, a po drugie chętnie podpromuję i opowiem o niej. A po trzecie lubię, jak ktoś pisze komentarze. Tak, to już taka prywatna rzecz.